Dzień dobry. Jestem na Rumblach i zbieram followersów na tym nowym kanale rumble.com łamane przez Wojciech Cejrowski. Tam jest bez cenzury i tam będę wieszał wszystko. No, ale muszą się państwo zapisać, żebym wieszał. Póki co będę wieszał wszystko to, co na YouTubie wieszam teraz, ale za chwilę na Rumble będę robił premiery, a na youtube zostaną odpady. No bo po co do cenzury dawać coś lepszego? Więc proszę wszystkich na rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski, pisane razem. rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski, pisane razem. Proszę sobie tam założyć konta i zrobić follow. Wszystko jest bezpłatne. rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski. Studio Dziki Zachód kto rano, Dzień dobry Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje No u mnie już nie takie rano znowu No dziewiąta to jakie to jest rano Latem się wstaje o piątej z groszami Szczególnie w moim wieku No co to za wiek? 25. No to jest taki, nie, podeszły. Jak jest się w podeszłym wieku, to człowiek coraz wcześniej wstaje. Może też wcześniej spać chodzi, nie wiem tego. Na razie jeszcze tej drugiej części nie zacząłem, czyli wczesnego chodzenia spać. Czyli od pięciu godzin jesteś na nogach. Co udało się zrobić? No, Udało się dojechać, bo ja jestem na urlopie teraz i sobie robię taką objazdówkę. Oglądam różne rzeczy, gdzie jest bardziej zielono niż u mnie na preli. To trzeba na północ pojechać od granicy meksykańskiej gdzieś tam w górę, gdzie jakaś rzeka albo jakieś jezioro, czasami sztuczne. No ale jednak więcej wody, więc dookoła trochę więcej zieleni, tak pojechałem, wiosny trochę obejrzeć. No ale muszę na poniedziałki zrobić takie kółko, żeby wrócić do studia na audycję, bo nie chce mi się wozić, wszystkiego rozkładać gdzieś w chińskim domku. A propos chińskiego domku, zaraz opowiem wszystkim i Tobie, jak wygląda domek prowadzony przez Chińczyków, którzy w Ameryce mieszkają od lat i mają ten domek. To już jest chyba drugie albo trzecie pokolenie Chińczyków, ale jednak Chiny im z głowy nie wywietrzały, tylko cały czas są Chińczykami. Więc nie daje się mieszkać u nich w domku, jak jest się białym człowiekiem, ma się inne przyzwyczajenia. No, ale ja nie o tym. Ja się zdziwiłem, jak usłyszałem reklamy, które były przed tą audycją, to państwo odsłuchujący to później, albo którzy się włączyli punktualnie, to no nie słyszeli tego. Jest rocznica Radia Wnet i usłyszałem, że stuknęły nam dwie siódemki. To se myślę 77 lat. Dopiero następna prowadząca w kolejnej reklamówce powiedziała, że 14, a nie 77. No. No, gratuluję Ci, że utrzymałeś stację Dok, dokładnie 14... nie, niezdefiniowaną, stację w powietrzu, że Ci się udało utrzymać przez 14 lat. Dokładnie 14 lat temu spotkaliśmy się najpierw przy, na francuskiej, a potem w hotelu europejskim i zostaliśmy rycerzami. Rycerz w Na francuskiej net. to nigdy, nigdy nie byłem. na francuskiej, Nie byłeś. W radiu? Nie, nie w, w radiu. radiu. Nie, tak. Żeśmy radiu? się nie. umówili na francuski. A, że my się umówiliśmy, no to może nie pamiętam, bo to gdzieś jest. 14 ta, ta lat temu. Czy coś takiego. 14 lat temu, ale ten hotel europejski, pamiętam, i stolik ustawiony na rogu, tam jest jakaś ciastkarnia, czy coś takiego. Była, Przed wojną była. Było. Pięknie, a teraz jest tak sobie. No to pamiętam ten hotel i tamto miejsce, tak. I pamiętam rycerzów którzy to radio zakładali, a teraz zostało tylko dwóch z tamtej dwunastki, czy ilu tam ich było? Do dwunastu nie doszliśmy, do dwóch albo t, t, troje nas być może zostało, bo z tamtego okresu jeszcze Katarzyna Adam, jak jest w radiu, więc można powiedzieć troje. Jest nas t, troje. Pomysł był świrnięty i no, nie powinno le, pierwszej siódemki przetrwać nawet to radio, ale jakoś przetrwało, więc to osobisty sukces filozofa niby, który do biznesu przecież nie ma złotych palców, żaden filozof. No, Ale mimo to jakoś mu się udało istnieć w Eterze do dzisiaj. To, to, jest, to jest dla mnie zawsze zastanawiające, jak to, jak to jest. Wolter miał, z tego co pamiętam. Wolter miał smykałkę do pieniędzy? Chyba miał smykałkę do pieniędzy, dlatego tym Rosjanom tak służył, no bo oni do Katarzyna dobrze płaciła. A, no to może nie miał smykałki do pieniędzy, tylko do łapówek po prostu i dialektycznie podchodził do sprawy i uważał, że będąc Francuzem można służyć. Ale wtedy arystokracja była spokrewniona w taki sposób, że kuzynem cara Rosji była, był król. Wielkiej Brytanii i całego Imperium Brytyjskiego, i jak trzeba było Polakowi jakiemuś dać tytuł szlachecki, no to od ruskich by nie wziął, ale to się załatwiało. Dzwoniło się, nie wiem, czy telefonów nie było, nie może, było. może były szczątkowe. No więc no, dzwoniło się co, dzwonkiem co, na służącego. Dzwoniło się dzwoniło się przez pośredników i kurierów jakoś pociągami w wiozło listy dyplomatyczne. Kuzynie, to może ty mu daj barona brytyjskiego i sprawa będzie załatwiona i nie będzie miał krechy u swoich w kraju przywisślańskim. Po, no, no, po tych 14 no. latach może zasłużyłem na taki chiński domek gdzieś niedaleko granicy meksykańskiej. Ile taki chiński domek kosztuje i powiedz co w tym domku nie, to, się już dzieje. Już mówię, to jest Airbnb chyba się nazywa po amerykańsku, nigdy nie wiem skąd ta nazwa. Różni moi znajomi amerykańscy zawsze mi to polecają i trochę wciskają na siłę. Ja wolę jechać na pałę. Na, na wariata, na po prostu, że jadę na północ, bo na południu sucho, pomimo że wiosna, no to sobie jadę gdzieś na północ, żeby, nie wiem, zbombić się do rzeki albo do czegoś takiego. E, jadę na pałę i trochę nie wiem, gdzie jestem i zatrzymuję się w motelu, który się napatoczy. Czasem to jest motel, sieciowa jakaś, którą znam, to tylko sprawdzam, czy w recepcji nie ma hindusa. Jak jest hindus, to szukam następnego. A bo co bo ci hindus ta... przeszkadza? A, to państwu wszystkim odradzam. Nie, żebym coś miał do Hindusów, ale jak Hindus prowadzi hotel, to czyś białego źle obsłuży. Bo nie lubią białych. I się oszukacie, czy tam da ci gorszy pokój, albo umówiłeś się na coś innego, a potem rachunku ci nie da rano, bo mu nagle komputer przestał działać, a wieczorem ci zapewniał, że na rano będzie wydrukowany i pod dziami wrzucony, i ja nie mam co księgowej, wtedy pokazałem no, przeróżne rzeczy. Mam y, dziesięciolecia złych doświadczeń z recepcjonistami, jeżeli na recepcji był Hindus. No to Państwu odradzam, a to jest w Stanach Zjednoczonych bardzo popularne zajęcia dla Hindusów, to są właśnie prowadzenie moteli i hoteli. Oni franczyzy wykupują, są rodziny całej klany, ja się na Indiach nie znam, bo z Indii nie było nigdy. Są jakieś takie nazwiska, oni się rozpoznają, jak ktoś jest Patel i drugi też jest Patel to rozpoznają się jako kuzynów. Niezależnie od tego, czy się wcześniej widzieli, czy mają jakąś wspólną krew przez babkę czy przez coś, to w ogóle nie ma znaczenia. Patel z patelem są jak kuzyni i popierają się. No i że patele bardzo często hotele prowadzą w Ameryce. No i jakoś to tak jest, że ta branża wpada w ich ręce częściej. Tak jak no, restauracje chińskie wpadają w chińskie ręce. No i mam same złe doświadczenia. No Poza i... jednym, jedynym wyjątkiem w całej historii mojej, to mam zawsze złe doświadczenia, jak jest Hindus na recepcji, coś będzie nie tak. Kawy nie będzie rano w hotelu, rachunku nie będzie w pokoju, coś nie będzie działało. On mi powie, że już mi nie naprawi, bo ja przyjechałem o 10 w nocy, to co go obchodzę, albo pan tu śpisz, albo se pan jedź dalej. Na no chiński domek to jest taka. W Ameryce modna forma coś jak bed and breakfast w Europie, tylko że breakfast musisz sam przygotować. Ktoś ma dom, drugi no bo gdzieś sam mieszka i wynajmuje ten dom, to jest dom normalny dom. Ze wszystkim w środku Ręczniki są dla ciebie przygotowane, jest kuchnia, talerze, pralki, lodówki, normalny dom. I zamiast mieszkać w hotelu, to mieszkasz sobie w jakimś domu. Oni starają się te domy atrakcyjnić, że w dobrym miejscu jest, albo że jest na, nad brzegiem czegoś fajnego, albo przy jakimś parku rozrywki, albo przy czymś takim, wtedy się lepiej te domy wynajmują. No i tu jest opis szczegółowy tego domu i zdjęcia. Jak ja widzę, że Chińczyk to prowadzi, to nigdy bym tam nie pojechał, ale mnie namawiali znajomi na jeden konkretny... Pojedź, tam pojedź. Kilka razy spędzałem jedną noc albo dwa dni w takim domu. E tam było fajnie, no poprawnie było. Przyjeżdżasz to nie jest hotel, klucze są schowane pod doniczką, albo jest jakiś kot na drzwiach. Wchodzisz i mieszkasz sobie w tym domu i wychodzi taniej niż w hotelu. No, nie niż w motelu, ale taniej niż w hotelu. Więc jak chcesz się zatrzymać na dłużej niż jedna szybka nocka, no to możesz sobie chcieć taki, albo gdybyś ty z rodziną pojechał całą swoją, to zdecydowanie wyjdzie ci taniej wynająć cudzy dom niż pokój bądź dwa pokoje w hotelu. Szczególnie jak te duże rodziny amerykańskie jeżdżą, to sobie chwalą to rozwiązanie. No i postanowiłem wejść w ten eksperyment, bo mnie, koleżanka mnie mawiała że ona zna taki jeden chiński domek, tam rzeczka płynie przy jakieś jezioro sztuczne, nie wiem co tam przed tym domem, kawałek wody jest, i że tam ci się będzie podobało, ja już tam byłam. Ja mówię, kiedy tam byłaś? No rok temu tam byłam. Mówię, ja mam teraz tam, po... tak, doskonałe recenzje i tak dalej. No dobra, to tylko z... sprawdź, czy jest wyposażenie kuchenne, i tak, tak jest, wszystko jest na sześć osób jest i tak. Dalej możesz tam sobie zrobić przyjęcie, sp sp sprosić kogo chcesz z dzielnicy. No więc się zatrzymałem, i Chińczycy to jest inna rasa niż my, całkowicie, kulturowo zupełnie inny. To jeżeli my jesteśmy. Owczarki podhalańskie to oni są jamniki. No, kompletnie, kompletnie inne zainteresowania, inny sposób bycia. Jamniki w norach by chciały mieszkać najchętniej, a owczarek podhalański przy owcy się przytulić. Kompletnie inna rasa. No i yy, co w tym domku chińskim? Po pierwsze, na wszystkim są naklejki, Fabryczne, tak jak przyjechało ze sklepu, tak stoi z naklejkami. I sprawdziłem. To nie są sprzęty, które przyjechały w zeszłym tygodniu. Akurat wymiana sprzętów, wszystkich kuchennych i krzeseł, i wszystkiego, w zeszłym tygodniu była. Nie zdążyli poodklejać naklejek, bo ja przyjechałem. Tylko one tam są od lat. Czyli lodówka ma lat 6 i ma wszystkie naklejki oraz ma te taśmy, które przytrzymują szklane półki w środku. Jak wieziesz nową lodówkę z Kastoramy, to tam jest wszystko poprzyklejane, żeby, żeby te półki nie latały i się nie potłukły. To te taśmy wszystkie tam są w sześcioletniej lodówce. I naklejki na zewnątrz, i instrukcja taśmo używana na lodówki w torbie takiej w Ziploku, przyczepiona do boku tej lodówki. Na wszystkim są etykiety. Na kocu, nawet który skupili z Ikei, argentyński koc ow, ow, z owcy. No to na tym jest naklejka z Ikei z ceną. Nikt tego nigdy nie zerwał. Telewizor ma naklejoną folię. I żadna osoba, która wynajmuje ten domek, nie ośmiela się tego pozrywać, bo Amerykanie uważają, że no jak przyjechali i na tym sprzęcie są takie różne rzeczy, to to nie jest mój dom, więc nie będę ingerował w jego strukturę. Talerze mogę wziąć, ugotować sobie jedzenie, wyjąć garki szafki i tak dalej, ale jak. No, jesteś w cudzym domu, i ktoś ma dalej folię na telewizorze. No to nie ruszasz tej folii, tylko przez folię oglądasz. Więc taka na naderwana trochę z jednego końca folia na telewizorze sprawdziłem. Telewizor też ma kilka lat. I tak ze wszystkim. Pralka i suszarka. To dla mnie ważne, bo ja jedną zmianę ubrania wożę i wieczorem jak i, i, idę spać, to se zrobię małe pranko i potem wrzucę do suszarki, rano mam znowu czyste, więc mogę nie brać walizek, tylko se pojechałem na wakacje w tak zwanej jednej koszuli. E, mm, <grym>, tak ustawili, że sobie przeszkadzają nawzajem te dwa urządzenia, bo drzwi od pralki otwierają się w lewo, a drzwi od suszarki się otwierają w prawo. To każdy w Ameryce, kto ma pralkę i suszarkę, to wie. I ustawiasz je w taki sposób, że jak się te drzwi otworzą, to tak jakbyś otworzył dwudrzwiową bramę i przerzucanie z pralki. Z lewej strony na prawo do suszarki odbywa się bez omijania drzwi, bo drzwi odeszły jedne na lewo, drugie na prawo. A oni ustawili pralkę z suszarką w taki sposób, że musisz wywalić wszystko na podłogę albo do jakiejś miski, obejść te drzwi dookoła i rzucić do tego drugiego urządzenia, które stoją centymetr od siebie. Można je było tylko dwa klocki przedstawić, ale nie. I cały dom taki jest, proszę pana. A koleżanka mówi, że tam jest zastawa na sześć. Sposób jest ale chińska. Czyli są same malutkie miseczki i dwa, dwa duże talerze. Ja tam nie jestem w, w, w takim domu, jak jestem, ale jak zacząłem grzebać po szafkach i obserwować zjawisko, bo mnie zainteresowało antropologicznie, jak, to, jak Chińczyk myśli, no to zauważyłem, że są dwa duże talerze, bo Chińczyk <laughs> potrzebuje dwóch dużych talerzy, na których tam wysypie jakieś rzeczy, i potem każdy ma swoją miseczkę ryżu i pałeczkami bierze z tego głównego naczynia do swojej małej miseczki, więc jest zastawa na sześć osób, ale wyłącznie pasująca do chińskiego jedzenia. Widelców jest nieproporcjonalnie mało, bo są pałeczki. Łyżek jest dużo, bo Chińczyk łyżkę zna i używa. Ale noży i widelców jest bardzo mało. Więc jak tam mieszkasz, to musisz tylko chińskie gotować. I tak dalej. Mogę w nieskończoność. A jeszcze zapytałem, co ja mam ze śmieciami zrobić. A oni y, o, odpisali mailem, że mam w garażu odkładać. Bo nie mają zamówionego śmietnika i sami przyjadą i zabiorą. A kiedy zabiorą? Yy, doczytałem się już w instrukcji, bo mnie odesłali, że jest kartka papieru. Słabo mówili przez telefon, więc powiedzieli mi, że przez kartkę papieru się z nimi komunikować. Znalazłem taką kartkę papieru, instrukcję co robić. I tam jest napisane, żeby śmieci wykładać w garażu. Nie parkować swojego samochodu w garażu, nawet jakby grat był, to nie możesz zaparkować, niech ci obije auto, bo garaż jest na śmieci i oni te śmieci zabiorą, jak ty wyjedziesz. Y a jak są tygodniowe pobyty, albo ktoś tam na 10 dni sobie wynają, to oni w poniedziałki zabierają te śmieci. Czyli góry śmieci składujesz w garażu i ci śmierdzi do kuchni to wszystko, co tam sobie zgromadziłeś. I oni się pojawi jakiś Chińczyk, uchyli te drzwi garażowe w poniedziałek, zabierze wszystkie śmieci i znika. No, inna kultura, proszę pana. Ale... Więc żyjesz na, śmie na śmieciach i na etykietach sklepowych, poprzyklejanych do wszystkiego. Ale żadnego Chińczyka nie spotkałeś, tylko się porozumiewałeś nie. z nimi za pomocą kariery. No tak, oni w ogóle nie, 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 nie przychodzimy. Nie, bo też jest taki zwyczaj, że właściciel tego domu cię nie nachodzi. Masz mieć poczucie, tak jak w pokoju hotelowym, no, pokojówka chcemy żeby przyszła codziennie to ona szuka takiego momentu kiedy cię nie ma w pokoju i nawet wtedy kiedy myślisz że cię nie ma puka cichuteńko, dyskretnie żeby się upewnić że cię nie ma i dopiero wtedy wchodzi na sprzątanie ma być niewidzialna tak jak służba w pałacu a w takim domu ma być podobnie czyli właściciel tam nie chodzi wtedy kiedy ty tam mieszkasz no chyba że go wezwiesz bo nie wiem wanna pękła i się wylało wszystko zbombiłeś się do rzeki nie, jeszcze się nie zbombiłem, ale chyba to, to jakieś jest bajoro sztuczne. Jeszcze nie wycyrklowałem tego. Otóż no, tam... no, no dobrze, dobrze, że mi przypomniałeś. Poczekaj, to ci opowiem. Otóż jest opisany ten dom i tam formalnie wszystko się zgadza w opisie że na przykład maszyna do kawy czy jest? Jest, jest odhaczone, że jest patrzę, trzy różne maszyny do kawy stoją no bo Chińczyk nie rozumie koncepcji maszyny do kawy, bo oni piją herbatę więc stoją trzy przeróżne maszyny do kawy ale różnych tam innych rzeczy nie ma w kuchni no i na tej kartce z którą się komunikuję a wcześniej na stronie internetowej było napisane że to jest z widokiem na wodę wychodzę z jednej strony domu, z drugiej, z trzeciej nigdzie nie widzę tego widoku na wodę. Dopiero zobaczyłem niebieskie na moim GPS-ie i patrzę, otóż dokumentnie zarośnięte krzakami. Czyli mają dom z dostępem do wody. Każdy biały człowiek, skowroński, cejrowski i każdy inny, no z naszej kultury, by sobie wyciął te chaszcze, czciny i coś, żeby widzieć wodę. Bo jak kupiłem posesję z widokiem, z dojściem do wody, tam nawet schodki są, no to chcę z tej wody korzystać przynajmniej optycznie, żeby wyjrzeć ze salonu i popatrzeć, o, jaka ładna woda. A tam jest dokumentnie zarośnięte. Nie wycinają tych krzaków. Nie wiem czemu. Może to ma być y, 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 trawnik dla nudystów? Tam, nie wiem, co Chińczyk myśli. I nie mam kogo zapytać, bo oni na kartce, proszę sobie czytać, powiedzieli do mnie. No jakoś... Ale chciałbym zgłębić to, dlaczego nie wycięli tych krzaków na sąsiednich posesjach, bo tam jeszcze parę jest. E, tylko tam chyba mieszkają normalni ludzie, a nie na wynajem. Wycięte są te krzaki, więc to nie jest jakiś lokalny zakaz wycinania krzaków, bo to jest trzcina złota i nie wolno jej ruszyć, gdyż tam papuga złota w niej mieszka. Nie, nie. I nie mają ładnie wycięte. Oni mają. A chińczyk ma trawnik, ma przystrzyżony, tak jak należy się w Ameryce. I w ogródku wewnątrz wszystko jest przystrzyżone. Tylko widok na wodę jest zasłonięty przez chaszcze. Jak daleko byłeś od granicy z Meksykiem? To ja bliżej mieszkam niż, niż teraz byłeś, bo uciekałem na północ, żeby się zrobiło chłodniej i żeby wilgotniej to się prawda. zrobiło, żeby trochę zieleni było, więc pojechałem, odwróciłem się plecami do granicy meksykańskiej. No dobrze, ale o granicy meksykańskiej porozmawiamy za chwilę. O, a książka a, 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 Tak, będzie piosenka, a. ale jakiś konfucjusz, albo dzieła wszystkie mało cetunga, albo jakakolwiek nie, książka. W chińskim, w chińskim, chińskim domu domku. zero książek. To też jest charakterystyczne. W chińskim domku, znaczy on nie ma, on nie ma wystroju. Chińskiego. Absolutnie żadnego nie ma symbolu no, IKEA, rozumiem. czegokolwiek, więc nie ma tam krzyżyka. Tak, Ikea. Ikea to mnie zdziwiło, dlatego, że w Ameryce to jest strasznie drogi sklep, uważany trochę chyba przez niektórych snobów za designerski sklep z Europy. Absolutnie się nie opłaca kupować mebli w Ikea amerykańskiej, bo strasznie drogie w porównaniu z ofertą innych sklepów normalnych amerykańskich. I jak porównasz to, co jest w Ikea, z tym, co jest w normalnym amerykańskim sklepie, no to Ikea jest po prostu brzydka. Nam się w Europie podoba, bo myśmy z komuny wyszli, gdzie wszystko było obrzydliwe, i potem nam zaproponowano Ikea, czyli y, tani sklep z socjalistycznego kraju Szwecja. W socjalistycznym kraju Szwecja były te małe cudowne domki znane z obrazków z książek o Muminkach i tak dalej i to w Szwecji, jak ją pamiętam, jeszcze pozostało, ale ludzie, którzy mieszkają w mieszkaniach i w blokach i w mieście chcieli mieć inaczej, nie chcieli mieć takiego wsiowego, słodkiego wystroju szwedzkiego i dlatego IKEA powstała i zrobiła karierę. Że było takie trochę designerskie, bardziej surowe i do małych mieszkań ciasnych. I teraz Jaki każdy stała się korporacją międzynarodową i pojawiła się w Ameryce, to to jest obrzydliwe w porównaniu z, jednak lampę kupisz amerykańską, to ona jest po prostu śliczna, jest tradycyjna, albo jest po królewsku zrobiona, wygląda jak z pałacu. No, ładne są te rzeczy amerykańskie. Ludzie to widzą, jak ktoś był na wycieczce w Ameryce, to wszędzie mu się podobały te właśnie rzeczy, które można kupić i są dosyć tanie. Natomiast no, lampa ZK będzie wyglądała na tle wszystkich innych lamp amerykańskich obrzydliwie. Jak inspirowana Holokaustem. Brzydki design. To, to się W Ameryce to się gryzie z Ameryką. I ci nie wiem czemu kupili sporo sprzętów ZK. Może to Chińczyk jakiś co z Europy przyjechał. Albo im ktoś podpowiedział, że będą mieli wtedy branie u turystów zagranicznych. Turysta europejski drogi Chińczyku, już ci mówię, on do Ameryki przyjeżdża, żeby posmakować Ameryki, a nie żeby smakować I. Powiem, że twoja przenośnia inspirowana holokaustem jest tutaj. Świadczy o wolności twojej wewnętrznej. Bo bo co, bo co autor miał na myśli? Że taka jest. Taką, taką obrzydliwą surowość, Ikej. zagrożenie, takie, że brzydkie bryły, bo chodzi o to, żeby yy, krematorium było wydajne, a nie, żeby było piękne. To stąd mi się w głowie wzięło. No, że coś jest betonowe, zamiast być jakieś gzymsik dookoła okna. Jak widzę kloc betonowy. To mam takie, skojarzę w Warszawie, jak widzę, betonowy, brzydki kloc. Są nieraz wieżowce, ten wieżowiec przy placu bankowym obecnie on jest ładny, bo jest taki prosty prostopodłościan przykryty ładnymi szybami jest w porządku, natomiast nieraz są jakieś takie powykrzywiane diabelskie, że tu sterczy tam sterczy, to nie wiadomo co to za bryły ktoś poskładał przypadkowe to to mi się wydaje, że to jest jakoś inspirowane Holokaustem, czyli żeby zniszczyć piękno, żeby zniszczyć człowieka, żeby właśnie było brzydkie, okropne no przeciw człowiekowi, o Mógłbym tak powiedzieć. I teraz y, piosenka. A to z uroczej Luizjany. Piosenka wieczorem w sobotę w Luizjanie Knajpa. Wszystko z drewna nic jest Ikei. Knajpa. Jest. <suszy> Studio Dziki Zachód. I ta Knajpa była w domu zrobiona. To też urocze w tej piosence. I do tej knajpy z przyjemnością byśmy poszli, ale jest daleko, bo jest w Luizjanie, a tam, jak wiemy, z tak. zapowieści Wojciecha Haciejowskiego są krokodyle, które są... So, ja ja już, mam, już mam obstalowane polowanie na, na krokodyle, na aligatory we wrześniu. Ech. Już tam loteria, jakaś coś tam. Jeden znajomy powiedział, a u mnie bez loterii to zrobimy, bo mam y, dużo wody własnej i mam przydział urzędowy, mogę je zabijać ile mi się podoba, to przyjedźcie tylko w sezonie nie Trzeba przyjechać, bo im zależy na tym, żeby się rozmnażały, żeby można je było zabijać zjadać, no i zjadać. Pro... I, I nie będzie programu pójdę boso czy boso przez świat, a w butach krokodyla przez krakowskie przedmieście. Nie, będzie błoso przez świat, a że buty se zrobię do kościoła z, z krokodyla, który chciał zjeść człowieka. To jest zupełnie inna sprawa. <laughs> jedno mi koleżanka napisała tylko a propos chińskiego domku, żeby domknąć sprawę czymś, bo padło między nami hasło książki. Ona mi z góry napisała wtedy, że tylko no jedno ci się może nie podobać tym domu, że tam nie ma żadnych książek. Co jest dziwaczne, w amerykańskim domu nawet na wynajem jakieś książki są, leżą, tu leżą Amerykanie, Lubią, żeby książka była ozdobą, przynajmniej nawet jak nie czytam, bo już teraz lecę z Kindla albo z komóry, to żeby stało kilka książek tu i ówdzie lepiej się z tym czują. A tam rzeczywiście się nie ma żadnej, nawet kucharskiej, tylko te instrukcje przyczepione taśmą do lodówki.